Głośniej proszę. Kinga! No nikt nie. A gdzie obrazki dla Kingi są? No proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? Na wieśniadzie czy w sklepie? Na wieśniadzie w sklepie. No. Dobrze. Dziewczyna z prawej ławy, na nim nie ma. Halina! Gorące obrazki Halina. Tak jest. Przechodzimy do faceta od Kingi, który ma na imię. Mariusz. Mariusz! Ludzie, pomijcie prawo Mariuszowi. No i ten, który dziewczyny z prawej strony wypchnął i niestety nie udało mu się... Ja i przypłacił tym samym, przypłacił tym samym, musiał przyjść do nas, na imię ma... Mieczysław, gorące obrazki na rynka. Dobrze. Proszę Państwa, już możemy Wam zdradzić, że za moment zaprosimy Was do kina. Na film zrobiony komputerowo. Tak, już chyba cztery części tego filmu miały miejsce w naszych kinach. Albo sześć nawet. Telewizja. Ale my zajmiemy się pierwszą częścią zasadniczą. Jest to film o mieszkańcu Bagien. Tak, który puszczał obrzydliwe bombki. Który wyciągnął wosk z ucha i świeczki robił z niego. Kopał się w bagnie. Tak. Wiemy, o kim mówimy? O Szreku właśnie. A Szrek kim był? Ogrem był. I jakiego koloru był Szrek? Zielony! Właśnie dla Szreka zielona marynarka, proszę bardzo. A zamiast uszu co Szrek miał? Trąbki miał, tak? My trąbek nie mamy, ale mamy czapę z takimi uszami. Szrek sobie przymierzy. Proszę bardzo, gorąco obrazki Szrek! Jak żywy! Jak żywy! Proszę Państwa, Szrek miał narzeczoną. Narzeczona Szreka to kto? Fiona. Ty wszystkie części widziałaś, ty. Fiona, oczywiście, że Fiona. Fiona była kim? Księżniczką. No. Ale była też czasami ogrzycą. Samica, ogra to jest ogrzyca. Tak. Jaki miała kolor? Zielony. Fiona nam się przywdzieje, proszę bardzo. Zielona sukienka dla Fiony. To jest pierwszy film, gdzie dziewczyna nam się ubiera, a nie rozbiera, jak widzicie. Tak to jest. To nie będzie różowa natrynka, proszę. Gorąco obrazki, księżniczka Fiona. Szrek miał przyjaciela dobrego. Dobrym przyjacielem Szreka był kto? Jaki osioł? Osiołek! Osiołek, a nie osioł. Jechaliśmy do Was na jamożkę, słuchajcie, ani jednego osła na pastwisku nigdzie nie było. Wszystkie w Warszawie na wiejskiej. Ale słuchajcie, kupiliśmy pismo dla prawdziwego mężczyzny i tam się znalazły. To prawdę nie są ośle łóżka królicze, ale ubiera się to tak. Futerko do przodu, gumka do tyłu. I osiołek napięte łóżko ma gorące obrazki dla osiołka. A za osiołkiem szalała pewna ognista kobieta. Któż to był? Smok. Smok samica, czyli? Smoczyca. A widzisz, smoczyca. Właśnie, smoczyca szalała za osiołkiem, zionęła ogniem. Dla smoczycy czapka z takimi smoczymi łuskami. Nie zmarznie na pewno. Gorąco obrazki dla smoczycy. No i mamy, jak to się brzydko mówi, obsadzone główne role. I teraz tak, droga smoczyco. Za chwilę odczytamy bajkę o Szreku. Jeżeli będzie mowa o smoczycy, o smoczych zębach, o ziejącej ogniem, wszystko, co jest związane ze smoczycą, wtedy ty wstajesz z krzesełka, szybciutko je obiegasz dookoła, tylko swoje krzesełko i siadasz na nie. Uwaga, próba. Smok, samica. Robimy próba. Smok. Nie, słyszysz. Bardzo ładnie. Brawo, brawo. Bardzo dobrze. Fiono, robisz dokładnie to samo, co smoczyca, tylko wtedy, jeżeli będzie mowa o Fionie. Ozieleniającej od czasu do czasu. Tak? Robimy próbę, uwaga, Fiona! Gorąco obrazki! Cóż za tempo.
Muszę powiedzieć, że kobitki słuchają, co się do nich mówi. To jest rzadka zaleta w dniach dzisiejszych. Rzadka. Zazwyczaj gadamy i nikt nas nie słucha. Także jest dobrze, dziewczyny. Szrek. Jeżeli będzie mowa o szreku, opuszczającym pąki, mieszkańcu bawień i wszystko to związane ze szrekiem, wstajesz i jako, że nie masz krzesełka, obiegasz całą ławkę dookoła i siadasz na niej. Jasne wszystko? I teraz słuchaj. Jeżeli będzie scena miłosna pomiędzy tobą i Fioną, nie masz szermowskie oko, wiesz o tym. Wiem. Tak mruży to oczko i mówi, kurczę, będzie dobrze. Nie. Jeżeli jest scena miłosna pomiędzy Fioną i tobą, ograniczasz się tylko do przytuleń. Jesteśmy w miejscu publicznym. Fiona, reszta w domu. Także nic się nie ma. Tylko się przytulamy, tak? Dobrze, osiołek. Jeżeli będzie mowa o ośle, ośmych usza, wszystko co związane z osiołkiem, wstajesz, obiegasz ławeczkę dookoła, siadasz na nim. Jeżeli będzie scena miłosna pomiędzy smoczycą i osiołkiem, to co trzeba zrobić? Przytulić, tak jest, przytulić i nic więcej. Dobrze, reszta w domu. Proszę Państwa, gorące oklaski dla wszystkich aktorów tego spektaklu. A ja wam jeszcze powiem taką rzecz. Jak usłyszycie taki dźwięk, to znaczy, że ktoś się pomylił albo kogoś popędza. My liczymy punkty karne. Drużyna, bo jesteście drużynami, która otrzyma więcej punktów karnych, przegrywa. Wszystko jasne? Gorące oklaski jeszcze raz, zapraszamy Was do kina. Ty gdzie idziesz, jak ty się tak znosz na szeregu? Siadaj tam. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, siedmioma mokradłami, w głębokim lesie, mieszkam sobie zielony, obrzydliwy ogr o smoczym spojrzeniu, który miał na imię Szrek. Szrek. Szrek był samotny, ale szczęśliwy, bo nie musiał stać w kolejkach do kasy, ani w korkach, na ulicach, a w dodatku nigdy nie musiał wypełniać pitów i płacić podatków. Jak na starego kawalera przystało, Szrek rzadko zmieniał skarpetki i jeszcze rzadziej zażywał kąpieli. Pewnego razu samotność Szreka zakłócił nieproszony gość, gadający osioł. Osioł! Osioł było latać każdy może. Z powodu wtargnięcia osła. Osioł! Szrek się zmienił. Wrzask Szreka po całym lesie niosła rzeka. Jednakże ani osioł, ani Szrek nie przypuszczali wtedy, że już niedługo zostaną przyjaciółmi na dobre i na złe, w drodze przez góry i lasy, w poszukiwaniu księżniczki Fiony, narzeczonej dla lorda Farquerda, z którym miała ją połączyć M jak miłość. Wędrowcy za sobą zostawili już las i zbliżali się do celu swojej wyprawy, której stawka była większa niż życie. Nad Szrekiem i nad osłem zbierały się jednak czarne chmury. Przed nimi roztoczył się widok strasznego zamczyska na skale, którym ziejący ogniem i mieczem smok więził przepiękną księżniczkę Fionę z rodu Mirafiory. Na widok tego przerażającego zamczyska osioł stchórzył i chciał uciec do lasu. Ale odważny Szrek z osłem, czy też bez osła, zdecydowany był uwolnić Fionę ze szponów smoka, bez względu na to, czy osioł wrócił już do lasu, czy jeszcze do lasu nie wrócił. Zawstydzony odwagą Szreka, osioł, chcąc nie chcąc, zdecydował się uratować Fionę. A kiedy Szrek dobudzał z wiekowego snu księżniczkę Fionę, smok, a właściwie smok samica, uganiała się za przerażonym osłem, który położył po sobie długie ośle uszy, czym tak ujął smoka, a właściwie smoczycę. Smoczyca! Zakochała się w smoczyce dwa razy! Oczywiście ośle. Teraz miłość, smoczyca, osioł, miłość! Miłość! Gorące oklaski! Ajajajaj!
władza księcia słynnej bajki z lasu była wstrząśnięta i zmieszana głupio-zielonym wyrazem twarzy jej wybawcy Szreka. Jednak nie czas na łzy, gdy płonie las. Czas na szaleńczą ucieczkę, bo za chwilę smok, a właściwie smoczyca, pokaże im, jak rozpętać trzecią wojnę światową. Szrek, Fiona i osioł mieli dużo szczęścia, że dotarli cało do znajomego lasu, w którym wreszcie mogli zatrzymać się, by spokojnie odpocząć. Fionie to zrobiło się chyba niedobrze, bo gdy słońce zaczęło zachodzić za las, cała zzieleniała jak Szrek, czego na szczęście... Szrek! Osioł! Osioł! Szrek! Zobaczymy, bo Fiona zdążyła schować się w grocie. A może zzieleniała ze złości? Kto to wie? Tylko nie wiadomo dlaczego, bo Szrek zdążył się już w niej zakochać. Miłość! Miłość! Wracam w nas niezłego! Co to była za miłość? Ajajajajaj! Szlak trafiał Szreka, że musi Fionę oddać kurdupowi Farquardowi. A Fiona, choć odwzajemniała uczucia Szreka, szykowała się jednak do zaślubin z tym kurduplem, bo co tu opowiadać bajki? Bo kobieta zmienna jest. Wkurzony na maksa Szrek zaszył się w swoim lesie, z którego przepędził wszystkich, również osła. W tym czasie smok, a właściwie smoczyca, wiedziona tęsknotą, przetrząsała las w poszukiwaniu osła. Tymczasem za lasem w pałacu rozpoczynała się ceremonia zaślubu. Nieszczęśliwa Fiona pogodziła się już z losem, choć dobrze wiedziała, że cały majątek wyda na psychoanalityków, a potem adwokatów. Związek Fiony z lordem Kurduplem nie miał przyszłości. Oni byli zupełnie niedopasowani. Fiona z tym kurduplem i jego malutkim kurdupelkiem byłaby strasznie nieszczęśliwa. Potężny Szrek, o, to co innego. Zrozumiał to kto? Osioł! Tak, właśnie osioł. Osioł! Szrek, to była poczciwina o dużym sercu, ale inteligencją to nie grzeszy. Na szczęście osioł darł się do lasu siłą i zmusił Szreka, by ten ratował Fionę. No, a smoka, właściwie smoczycy, Szrek i osioł lotem czarterowym przylecieli ponad lasem prosto na ślub. Osioł to miał lepsze wejście z smoka, smoka niż smok. Oznajmił bowiem wszystkim: mam smoka i nie zawaham się go użyć, a potem bez wyrazu. Rozniósł całe wesele. Widok był piękny jak na Mission Impossible. Podobno smokowi to do dziś odbija się małym sztylecikiem lorda Ferquerda. Fionie nie wiedzieć dlaczego znowu zrobiło się cholera niedobrze. Znowu cała zzieleniała jak choinki w lesie, ale Szrekowi Szrekowi to nie przeszkadzało. I Szrek, Szrek, Fiona zielenili w swoim lesie. Zieleniejecie. I szczęśliwie. Wracam w laski. A to, czego doznawał osioł ze smokiem, właściwie smoczycą, pozostaje wielką tajemnicą. Jaka to jest wyważona miłość. I ja tam byłam z osłem i ze Szrekiem wino piły. Z Fioną w lesie tańcowałem, a ze smokiem grillowałem. Proszę Państwa, gorące oblaski dla wszystkich odbiorców tego spektaklu. Ale ładnie zagrali. A jedno możemy powiedzieć na pewno. Nie jest im zimno. Nie jest im zimno, to fakt. No cóż, księżniczka Fiona. Coś zdyscyplinowana. Tak. Jak trzeba było puścić pawia, puszczała. Coś pięknego. Jak się trzeba było kochać, kochała się. Tak. I o to chodzi. Uniwersalna dziewczyna, gorące oklaski dla księżniczki Fiony.
Smoczyca. No cóż, lekko mucho na lewe ucho. Ale to się nie masz sadzić, paciaku, ona ma męcka na głowie. No ja. Papie, jakbyś nie miał taką męcka wsadzoną, nic byś nie słyszał. A ona słyszała co drugie słowo. Co drugie? To jest sukces. Gorące oklaski na Smoczycy. I za każdym razem dwa kółka, czy trzeba było, czy nie? Dwa kółka to już obligatoryjnie miała. Szrek. Szelma jedna. On by najemniej całe przedstawienie przesiedział. Ja. Ale te kąciki ma takie fajne, wiesz, w tych policzkach, że wszystko się mu wybaczy. Wszystko. Szrekowi można wszystko wybaczyć. Osiołek, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Osiołek. Jeszcze więcej miłości, jak było, wiesz? Ale kurczę, tyś jest taki powściągliwy. No, ale tyś za bardzo mu powiedział, że on się ma ograniczyć. Ja mam przyhamował, wiem. No. A zobacz, jakie rumieńców dostał. Gorące oklaski dla Osiołka, super. No i teraz co? Trzeba wyłonić zwycięzcę tego konkursu. Osioł to nie może być, bo on ma fryzjera załatwionego, to nie może być osiołek. Co mamy? Czym dysponujemy? Dysponujemy dwoma bonami na 50 zł, a co? Tak sobie organizator zażyczył i tak damy. Komu teraz damy? Damy tak, myślę. Fiona, ty mnie tu czarujesz. Ale się dziowa zasłużyła. Jasne, że tak. Damy Fionie, proszę bardzo. Jasne. Dla Fiony. Od wartości 50 zł do zrealizowania na stoisku numer 8. Proszę. Do 31 stycznia. No i widzisz, można święta pięćnych. Ale. I co teraz? Teraz myślę tak. Jak dostała Fiona, to nie może dostać Smoczyca, czy może? Jasne, że może! Oczywiście, że tak. Drugi podobny Smoczycy, proszę bardzo. Widzisz, opłacało się być tak dziecka na głowie. Ja, a jako, że tak. Ci z tyłu dużo się narobili. Nie robię, bo oni nie mieli krzesełka, tylko ławka. Oni mieli 4 razy większy dystans. Nie? Zgadza się. No. Jako, że tak się napracowali, to ja proponuję im dać po 2. Po 2? Ja. Ale co po 2? Długopisy. Bardzo dobrze, możecie się podpisywać lewą i prawą ręką. Po 2 długopisy. Gorące oklaski dla wszystkich aktorów. I cóż mi pozostaje? Obie panie dostały wody i obie panie zdobyły po punkcie dla każdej z ław. Wstaje łama prawa do góry, prostujemy kości, wstaje łama lewa, podnosimy 4 literki do góry i śpiewamy, ale wszyscy stajemy, bo nie ma siedzenia, trzeba prostować te nogi i śpiewamy, brawe, lewe, lewe.